Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6, ja jestem Zajmut, a dzisiaj mam dla was nową modyfikację, jest to Omega Cross Puffing. Część osób już pewnie widziało tą modyfikację, wiem, ona nie jest zbyt nowa, ale po co dorwałem się do modyfikacji premium, więc chcę to wykorzystać. Zadałem wam pytanie na ankiecie tutaj na kanale, czy ogrywać tą modyfikację, chociaż jest ona jeszcze niedopracowana. Napisaliście, że tak, więc spróbujemy i wymyśliłem bardzo ciekawy sposób na pokazanie wam tej modyfikacji, w jaki sposób ona działa. Ogólnie jest to łączenie wielu ścieżek, wielu różnych małpek w jedną wielką małpkę, dlatego to zagramy sobie dzisiaj pod solo manki tylko i wyłącznie z tą dart małpką. I najważniejsze, każda małpka działa w inny sposób, inaczej ona działa. Czyli ta bazowa nasza małpka jest tą najważniejszą małpką, którą będziemy testowali. Dart małpka jest jedną ze słabszych tutaj jakby tych podstaw, tych baz pod zabawę. Najlepszy jest tak shooter, bo on naprawdę daje wielkiego speeda, ale to może w kolejnym materiale, jeśli wam się to oczywiście spodoba. Więc lecimy z koksem, jedna małpka i jedna zabawa. Jak widzicie, nie ma tutaj upgrade'ów, nie możemy jej upgrade'ować. Nie ma czegoś takiego jak nabijanie po jednym poziomie. Nie, tu nabijamy zawsze konkretny poziom. Temu też kupujemy sobie dart małpkę w takim razie 030 i taka dart małpka wskakuje jakby w to nasze miejsce. Teraz jak lecą jakieś baloniki i to jak widzicie strzelam potrójnymi pociskami, ale strzela ta małpka, którą wybrałem. Jeśli dokupię jej bomb shootera, to nie będzie tak, że będę strzelał potrójnym bomb shooterem. Nie, będę strzelał tym naszym potrójną dart małpką, a oprócz tego bomb shooterem. To wiem, to jest dosyć ciężkie, ale ogólnie tak to wygląda. To jakby to jest łączenie małpek ze sobą. I tak samo będziemy łączyli jeszcze z bohaterami, więc od razu co? Połączę ją z Benjaminkiem na poziomie drugim, tylko po to, żeby dostawać pieniądze, czyli 150 golda. To może nie jest jakoś super ekstra dużo, ale wydaje mi się, że taki Benjamin tutaj wrzucony jest w miarę spoko, tym bardziej, że mam double cash mode, więc powinienem dostawać tutaj 300, tak mi się wydaje. Tak, dostaje 300. Bardzo, bardzo fajnie. Teraz zbieramy na kolejny możliwy najlepszy upgrade. Dla mnie to będzie oczywiście farma, bo potrzebuję zarabiać. I teraz taką, mówiłem, budujemy konkretną farmę. Gramy na poziomie Impopelium, więc pamiętajcie o tym, że będzie dosyć ciężko. Chociaż czekajcie, chyba dlatego zbudujemy sobie pierwsze co tego kolegę. Potrzebuję minimum poziom trzeci i najlepiej poziom drugi tutaj, prawda? To jest najlepsza opcja dla mnie i to sobie zbudujemy od razu na początku, żeby sobie troszeczkę pomóc w przypadku baloników, bo inaczej będzie mi ciężko. W ten sposób, jak widzicie, zyskałem oprócz standardowego pocisku jeszcze te bijące. Leci to jako jeden wielki pocisk, ale pamiętajcie, że w tym pocisku chowa się kilka różnych rzeczy i one są słabe. Tak, dart małpka jest mega, mega słabą podstawą, to już wam mówiłem i no to będzie ciężka gierka. Dajmy to jeszcze eksplozję lekką, żeby cokolwiek tutaj było jeszcze więcej, bo naprawdę tutaj jest problem później jakkolwiek, widzicie? Jak to teraz wygląda? Niby to się łączy, to się nie łączy, to jest naprawdę mega problematyczne, jak tutaj to ugryźć wszystko, jak to w ogóle działa. A nie mamy jeszcze bicia kamo, obronię kamo, znaleźć, bo sobie zaoszczędzimy troszeczkę pieniędzy, bo chciałem kupić coś jeszcze więcej, ale chyba będę musiał kupić kamo. Kamo najlepiej byłoby mi budować albo pod 3. Gdzieś w ten sposób najprościej byłoby mi, albo od razu pod kamo pancerz. Ale ja chyba pójdę w ten sposób, z takim upgrade'em, jak już. Ale chciałbym kupić tą farmę pierw, ale nie wiem, czy zdołam kupić farmę. Nie, czekajcie, dobra, okej. Idźmy w kierunku farmy, najwyżej kupimy sobie tutaj ninja małpkę do niej. To będzie też spoko. Farmę chcę kupić 3-2-3. 11 tysięcy, dużo to jest oczywiście. No ale może sobie z tym poradzimy. Mam w tym bomb shootera, więc sobie z tym jakoś to obronimy. Ej, to jest mega ciężkie. Trzeba pamiętać, co jest w środku. Aktualnie w środku mamy dart małpkę 030, mamy boomeranga 302 oraz mamy bomb shootera 002. To jest nasza ta jedna dart małpka. To w sobie ona łączy. Okej, potrzebujemy coś na tutaj, czyli pójdźmy po taniości. Wiesz, to nie jest ale wcale tanie. Okej, w ten sposób pójdźmy, żeby jak najmniej pieniędzy wydać. I potrzebuję od razu zbudować ten upgrade'ik. Mówiłem, będzie to 3-2-3. W ten sposób drogi upgrade, ale opłaci się nam na dłuższą metę.
Więc dobra, mamy już tutaj pieniędzy troszeczkę i nasza Dart Mobka zaczyna więcej teraz zarabiać. To jest mega, mega ładne. Widzicie, znowu pokazał nam się pecik. Tak, jest to oczywiście pet z naszej farmy. Tam zresztą mówię od razu, że tam w środku jest farma jeszcze. Możemy to boostować jeszcze bardziej, dawać więcej w to farm. I tak też oczywiście będę robił. Będę dokładał kolejne tutaj farmy, żeby tutaj było jak najsilniejsze. Tych farm dorzucimy dużo, naprawdę ich dorzucimy bardzo dużo, bo potrzebujemy duży zarobek. Czym większy zarobek, tym dziwniejsze kombinacje będziemy później tworzyli. Nie będzie ciekawie. W przypadku Moaba, ja bym poszedł tutaj w ten sposób, nawet może pod skilla. Tutaj bym poszedł. Nie wiem czy z tym, czy nie z tym, zobaczymy czy nazbieramy na tyle pieniędzy. Ale chyba powinniśmy na to nazbierać. Okej, mamy, budujemy. Mamy w ten sposób skilla, mamy jeszcze większy damage na Moaby, więc powinno być w miarę spoko. Nie zdążyłem nawet tego użyć, zobaczcie. Już w tym momencie mamy bardzo ciekawą kombinację, bardzo ciekawą i bardzo silną, mimo temu, że tak ta mobka wygląda. I dobra, próbujmy dalej. Podbijmy tutaj, jak mówiłem, jeszcze bardziej tutaj naszą farmę, czyli zbudujemy nową farmkę 3, 2, 3, oby nam nic nie przeszło, bo to no może nam bardzo prosto wszystko poprzechodzić tutaj. I ja tych farm, jak mówiłem, chcę wrzucić tutaj naprawdę dużo. Tu musimy mieć bardzo wielgachny zarobek, bo musimy tutaj zboostować się mocno. Naprawdę tu potrzebujemy się bardzo mocno zboostować. To jest gierka dosyć ciężka, bo musicie od razu konkretne levele widzieć, jakie chcecie zrobić. Nie możecie tutaj kombinować na późniejszą grę, no nie. Od samego początku musicie wiedzieć, co wy chcecie zbudować. Teraz budujemy 4, 3, 2. Tak, w tej postaci chcę go mieć. Bo to będzie wtedy najszybsze uderzanie w przypadku tego właśnie przeskakiwania. Chociaż to nie zawsze działa, widzicie? To nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. Nawet chyba nie wiem, czy to w ogóle zadziałało. To przeskakiwanie chyba to nie zadziałało w ogóle. Szkoda. Czyli ta kombinacja nam tutaj nie zadziałała. Kolejna fajna kombinacja to jest 4, 3, 4 w tej postaci. Bardzo mocna kombinacja. Ok, bierzemy ją. Tu nam da bicie każdego rodzaju, większy damage. Ogólnie to nam da jeszcze kryty, więc to też powinno być w miarę spoko, ale nam sporo tego przechodzi. Nie wiem, czy zdołam to wybronić w tym momencie. Co to mogę jeszcze strzelić tak na szybkiego? Tak, shooter. On może być słaby, może tutaj się w ogóle nawet nie kombić z tym. Chyba, że strzelimy jakiegoś snajpera? Ej, snajper mógłby być ciekawy, tak szczerze powiedziawszy. Stun. To jest drogi, to może w tej postaci. Trzy przeskakiwanie i speed, jak największy, 20 tysięcy. Spróbujmy z tym, czy to się nam uda nazbierać na to. To jest bardzo drogie, wiem o tym, że to jest mega drogie. A to nam też powinno bardzo dużo pomóc w grze. Okej. Ojoj, dobra, straciliśmy na damage'u całkowicie, widzicie? Niektóre upgrade'y powodują wam całkowite popsucie wszystkiego, co się tylko i wyłącznie da. I to jest problematyczne wtedy. Zbudujmy sobie tutaj takie coś, to nam pozwoli na zamrażanie jeszcze przy okazji. I to powinno być spoko. Dobra, mam też zamrażanie jeszcze i to jest stały efekt, więc to też jest oczywiście nice. Z tego co zauważyłem, to łączenie z subem powoduje pewne problemy, więc tego nie będziemy robili. Dałbym tutaj jeszcze wybuchy, bo wybuchy te są zawsze spoko, ale wybuchy wzmocnione na Moaby i ze stunem. To jest chyba stun, co wspominałem na czwartym upgrade'ie, był chyba stun. Wydajemy sobie tego stuna przy okazji. To też powinno nam bardzo dużo zwiększyć nam tutaj cały damage. Ej, popatrzcie, ej, to fajnie wygląda nawet. Jedna Dart Mobka jest w stanie tutaj bardzo fajnie to wszystko bronić, tylko że to naprawdę mega, mega ciężkie z tym, jak to będziecie tutaj łączyli. Ja w tym momencie dam sobie speeda troszeczkę. Chociaż czekajcie, jeszcze wrzuciłbym do niego jeszcze mocniejszą farmę, czyli 4, 2, 4. 4, 2, 4 to jest droga już farma, ale bardzo dużo daje pieniędzy, więc mega wartość, tylko macie taką możliwość sobie ją wrzucić. Ja tego wrzucę jeszcze jedną, że tylko nazbieram na tyle pieniędzy, już tyle mam. Wrzucam kolejną taką samą farmę w to. To nam da już naprawdę bardzo wielki przychód. I myślę, że teraz mogę sobie troszeczkę tutaj podgonić z tą gierką i powinniśmy sobie dać z tym wszystkim radę. Później, ja nie wiem, czy nie muszę tutaj budować jakiegoś jakiegoś super małpy, to muszę chyba wrzucić do środka, bo bez niej sobie chyba z tym nie poradzę. 4, 2, 4, ok, merch. Oraz oczywiście jeszcze jedną, czemuż by nie, skoro mam tyle pieniędzy. No i jeszcze jedną, czemuż by nie, jak mówiłem, jeśli macie pieniążki,
warto to budować za każdym razem, bo to są tylko i wyłącznie pieniądze później na przyszłość dla Was do kolejnych rozbudów ciekawych. Na przykład, żebyście tutaj mogli wrzucić jakiegoś bohatera do środka. O, na którym poziomie Ty masz hakera? Bo haker też jest spoko sprawą, tylko na którym poziomie jest haker? Haker jest na poziomie Trojan, tutaj, poziom 7. To my chcemy poziom 7 tutaj mieć, merczujemy. Okej, okay, teraz będziemy rzucali. To jest chyba to, mam nadzieję. To nie był ten upgrade, nie, chyba nie. To był ten właśnie, żeby rzucić to na statek. A czekajcie, bo teraz nam się zasięg mocno zmniejszył. To jest spowodowane tym, jaka ostatnia małpka była łączona. Taki tutaj wychodzi nam zasięg. Więc tutaj to trzeba mieć na uwadze, żeby to jednak boostować. I ja dlatego też zboostuję tutaj piąty tier. Piąte tiery to jest coś cudownego. Ta postać 5-3-5. Zobaczcie na to. Pociski wielkie, rozpraszające wszędzie. I zasięg. To jest w ogóle cudowne, ten zasięg jest naprawdę mega, mega wielki. Tu w ogóle strzelamy aktualnie już i bomb shooterem, crossbow masterem. Tu sporo jest tych właśnie tutaj jednostek. I też nie wiem, czy nie warto byłoby tutaj zbudować sobie nawet piąty tier tego tutaj pana. I nawet bym połączył go z tymi upgrade'ami. O, taką kombinację. Bo tam da dodatkowy jeszcze damage na moaby. Dajmy to, zmerczujmy to. Okej, okay, jeszcze większy zasięg tutaj nam wskoczył. Możemy teraz jeszcze osłabiać jeszcze moaby, więc to powinno być bardzo, bardzo mocne. Glugenera nie daje, bo Glugener chyba się zachowywał dosyć średnio przy tej całej naszej kombinacji. I tutaj jeszcze. Tu bym jeszcze strzelił sobie jakąś super małpkę, albo... On chyba nie może sam siebie zboostować, to chyba odpada. Bo samego siebie nie mogę zboostować, ale mogę zboostować tego tutaj. Dam tutaj piąty tier, trzeci, może czwarty, żeby jeszcze było. I zarabianie nawet na czwarty, bo to może zadziała tutaj z naszą tutaj farmą, która tam jest w środku. Merczujmy. Dobra, dostaliśmy teraz tutaj... Okej, okay, wyrzutnie na głowę, no wiecie, no wyrzutnie na głowę oczywiście, spoko sprawa, może być, wszystko połączone razem i wychodzi nam oto taki tutaj cyborg, jak w tej postaci właśnie widzicie, no tak to wygląda, tak ta jednostka nam w tym momencie tutaj wygląda, mamy kilka skilli, więc bardzo, bardzo fajnie, tak do używania, ale w tym momencie, zobaczcie, radzimy sobie naprawdę już wyśmienicie, speed 25, żeby to przyspieszyć leciutko, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało na dłuższą oczywiście metę, na razie spoko. Czy potrzebujemy jakiejś umiejętności jeszcze z bohaterów? Z bohaterów chyba niekoniecznie. Tutaj coś potrzebujemy, żeby się zboostować, żeby coś nam tutaj dali oni ekstra. Etienne w ogóle maksymalnie będzie, zobaczcie, kosztuje 200 tysięcy. Bo nie jest zły, bo dostajemy ten samolocik zawsze. Bo niemal nie wiem, co potrzebuje, chyba niekoniecznie. A Dorka też tutaj nic za bardzo nie da. Chyba będzie git, chyba będzie git. Pokonamy to, pokonaliśmy oczywiście. Ale teraz pytanie, jak daleko dotrzymamy. Zobaczcie, to jest Dart Mobka 000 nabiła tyle. No, wiadomo, że to nie ona, tylko to, co jest zbustowane w niej. Ale gramy teraz dalej, na wyższe rundy. Jedynie, co nie polecam wam wrzucać tutaj tego naszego pogromcy bestii. On ma błędy, które powodują, bo naprawdę te krzaczki się robią nagle. Więc tego nie polecam. Dajmy sobie teraz tutaj jeszcze boosty tej postaci. To już naprawdę tutaj bardzo, bardzo mocny buścik i samego siebie chciałbym zboostować. Mogę, prawda? A najlepsze jest to, że mogę dodatkowo jeszcze dać mu tech bota na niego i to w ogóle jest super. Tech bocik i mogę samego siebie zboostować. W ten sposób jakbym mam pełny boost i to powinno się automatycznie wszystko uruchamiać. Czyli nie mogę sam siebie uruchomić! Ojoj, to chyba się nie da. Właśnie nie da samego siebie uruchomić. Chyba jednak nie. A myślałem, żeby... Nie, mogę, dobra, mogę to uruchomić. Nie mogę. Się raz uruchamia i później głupieje, widzicie? Się raz uruchamia i głupieje później. No dobra, okej. Okay. To nic na to oczywiście nie poradzimy. No, nie użyjemy tego. Użycie jakichkolwiek innych tutaj powoduje usunięcie naszej jednostki, bo to nie może być połączone, bo to raz wam mówię, że tego nie polecam wam robić. I niestety również nie mogę wam tej modyfikacji udostępnić, bo jest to modyfikacja premium. Jest ona zablokowana jeszcze, ona będzie już publiczna, to wtedy wam ją oczywiście dorzucę w opisie. Na razie, jak mówiłem, niestety nie mogę tego zrobić, nie chcę utracić dostępu, a naprawdę tamci później ciekawe modyfikacje się pokazują. Więc zbustujmy się tutaj jeszcze tylko i wyłącznie pod ten jeden upgrade.
I zostawmy się już w tej postaci i zobaczymy, jak to będzie nam szło. Zostaniemy teraz widzieć tutaj obracające się okręgi, zostaniemy tutaj jeszcze stunowanie moabów, więc sporo oczywiście pustów, no oraz oczywiście skilla. Tutaj, żeby przyspieszyć siebie, też przyspieszamy tylko i wyłącznie chyba te ataki nasze zwykłe. Czekajcie, gdybym zbudował tutaj ten upgrade, czyli pod ten, tym kątem, też na maksa, czemuż by nie? Dostanę podwójne obrotów. Czekajcie, postraciłem zasięg. Straciłem zasięg. Jeszcze raz ciebie potrzebuję. Powiedzmy w ten sposób. Nie dostałem zasięgu. Wait. To ty mi dawałeś zasięg. Od ciebie mam zasięg. Dobra, może być. Niech tak już będzie. Tak już to zostawmy. Zobaczcie, no mam teraz tego speeda, ale ten speed tyczy się tylko i wyłącznie chyba zwykłego ataku, czy niczego się nie tyczy? Ej, chyba straciłem w ogóle możliwość atakowania. Czekajcie, wait! Czy działka zyskały moje boosty? Tak! Działka biją chyba moją szybkością. Czyli te ataki wszystkie zyskały działka moje w tym momencie. To muszę potestować sobie jeszcze, jak to wygląda w przypadku właśnie inżyniera wrzuconego tutaj. Czy to inżynier zyskuje te wszystkie buffy? Bo tak by z tego wynikało, że to inżynier te wszystkie buffy zyskał. Dobra, sprawdźmy rundę 140. No i jak widzicie, idzie naprawdę wyśmienicie. Kombinacja bardzo ciekawa i teraz pytanie do was. Czy wracać do tej modyfikacji, czy też taka pokazówka wam wystarczy? Mam tutaj kilka oczywiście pomysłów jeszcze, jak to można rozwiązać, czyli grać tylko i wyłącznie daną kombinacją. Wybrać sobie jakąś jednostkę, ja bym wybrał tutaj chyba tą jednostkę, bo bym wam pokazał jej siłę. Ale właśnie grać tylko i wyłącznie tą jedną jednostkę, to w ogóle użycie tego boosta jest jakieś kozackie, bo to wzmacnia wszystkie wieżyczki. To jest wtedy naprawdę mega, mega mocne. Ale grać wtedy na przykład tylko i wyłącznie przy jedną ścieżką primal, czyli boostować tylko tymi mobkami. I to samo analogicznie kolejne, czyli wybrać najsilniejszą jednostkę z militarnych na podstawę i też boostować tylko i wyłącznie militarnymi i tak dalej, i tak dalej. Co sądzicie? Napiszcie, byłyby to 4 odcinki, czyli Primary, Military, Magic i Support, tylko i wyłącznie nimi grać i zobaczymy, jakby to wtedy się nam to wszystko ułożyło, ale to wszystko zależy od was. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie, hej, pa!